i robi cuda. Chociaż też akurat powiedziałbym, że w tych pierwszych dwóch meczach z Penguins był najmniej widoczny w całych tych playoff. Tak, to jest prawda. A poza tym chciałem jeszcze do Crosby'ego wracając i też do twojego tekstu, do tych rewelacji, do tekstu zresztą bardzo fajnego, tego o kolanie Joe Thorntona i o całej filozofii tych kontuzji playoffowych. No to był taki punkt wyjścia w moich rozważaniach. No właśnie, jak Pingwiny odpadną, to doczekasz się być może takiej właśnie takiego potwierdzenia ze strony drużyny, że no tak, jednak coś było nie tak z nim, no bo przecież miał wstrząs mózgu, co wy myślicie? Przecież no musiało coś po tym zostać, wiesz. No, pewnego rodzaju wytłumaczenie się pojawi. No, Crosby przecież powiedział, że on też miał taką kolizję przecież z bandą. Ja. Został mocno wrzucony, on powiedział, że został zbadany, Mike Sullivan powiedział, że nie został zbadany. Też przecież była cała afera. Była, rzeczywiście. Ale chyba był zbadany, więc nie ma wstrząśnienia. Tak, to chodziło, to oczywiście później... Tak próbują nam powiedzieć przynajmniej. Później i tak wszystko zostało strącone na złe media, które źle zadają pytania. Bo pytanie było ogólne. Tak, pytanie było ogólne, Mike Sullivan pomyślał, czy chodziło może o tych concussion spotter. To tego badania nie było, a natomiast było badanie wewnętrzne drużyny, lekarza i ono było wykonane. Ciekawe, jak wyglądało to spotkanie, ta narada, konsultacja. Co, Sydney, czujesz się dobrze? Możesz grać? Tak, mogę. O, to super, wchodź.